Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym programie Coolcast. To program, w którym tłumaczymy zawiłości tego świata, w którym opowiadamy co ważne, istotne, nie tylko z punktu widzenia społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A dzisiaj jest z nami doktor habilitowana Bata Piskorska, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prorektor do spraw studentów, doktorantów i rozwoju, a także członek zespołu eksperckiego team Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem dzisiaj być i podzielić się spostrzeżeniami na temat tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. Bo to właśnie dziś tematem naszej rozmowy. Zacznijmy od tego, że Katolicki Uniwersytet Lubelski jako pierwszy, jedyny uniwersytet został, no, jedyny polski, partnerem komunikacyjnym Parlamentu Europejskiego. No i na początek to pytanie, jak do tego doszło, bo no właśnie, jest to pewien rodzaj przywileju, zaszczytu. O tak, zdecydowanie. Uczestnicząc w, w podpisaniu, mając ten zaszczyt uczestniczyć w podpisaniu, oczywiście w imieniu Magnificencji Księdza Rektora w Brukseli, z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, a w zasadzie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, Robertą Metzolą, porozumienia, dostrzegłam, że jest to dość elitarne grono, związane przede wszystkim z organizacjami pozarządowymi, czyli to są Uczestnicy tego, tego porozumienia. Natomiast jeśli chodzi o uczelnie wyższe, to jesteśmy jedynie w Polsce i tak jak rozmawialiśmy z tą grupą osób, które tam uczestniczyły, myślę, że z tej części Europy również. Umowa ta rzeczywiście jest dla nas mocno nobilitująca. No nie dlatego, bo my znamy swoją wartość, to w zasadzie oni ubiegali się o to, żeby z nami taką umowę podpisać. A z punktu widzenia przede wszystkim tego, że jesteśmy przede wszystkim Europejczykami, więc nie możemy bać się tego, że coś Unia Europejska robi dla nas. Nie, to my jakby też przynosimy ogromną wartość dodaną, a działania profrekwencyjne do zbliżających się wyborów przed zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Które już za miesiąc, no, już mniej jak miesiąc 9 czerwca, są myślę takim naszym też naturalnym obszarem działania, kierowanym do ludzi młodych, czyli kierowanym do naszych studentów, ponieważ mamy zarówno kierunki, te, które, kierunki studiów, gdzie jakby ta wiedza o stosunkach międzynarodowych, geopolityce, bezpieczeństwie, ale nie tylko jest rozpowszechniana. Natomiast rolą i misją uniwersytetu jest szerzenie wiedzy, więc myślę, że doskonale też ta umowa i te działania będą się wpisywały w misję Unii No właśnie, czyli czyli klutej umowy jest taka działalność, która pozwoli zwiększyć frekwencję, czyli pozwoli zachęcić ludzi. Także czy może przede wszystkim młodych ludzi do zaangażowania w głosowanie w tych wyborach? Tak, taka jest intencja. Wspólnie EU, czyli bądź też Twój głos ma znaczenie. Są to hasła kampanii Parlamentu Europejskiego, żeby zwiększyć frekwencję. Pamiętajmy, że w przypadku Polski to rzeczywiście jest maraton wyborczy i ten kalendarz był bardzo napięty. Jesteśmy tuż po wyborach samorządowych i tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, więc rzeczywiście w przypadku naszego kraju ta Intensywność zaangażowania demokratycznego nie tylko ludzi młodych, ale wszystkich mających czynne prawo wyborcze jest dość duża. Generalnie wybory do Parlamentu Europejskiego zawsze cieszyły się mniejszą frekwencją. Chociaż względu, paradoksalnie akurat frekwencja w tych wyborach ma ogromne znaczenie. Frekwencja w każdych wyborach ma znaczenie, a w tych wyborach szczególnie, bo tak jak wspomniałam, my jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc to my decydujemy też o własnym losie. To nie jest tak, że Unia Europejska jest gdzieś daleko i decyduje. No, oczywiście jest centrum decyzyjne części instytucji w Brukseli, ale tak naprawdę to jest to umiejscowione w naszych państwach członkowskich, czyli w 27 państwach Unii Europejskiej. I ten głos, którym oddamy, oddajemy też we własnym interesie, idea też funkcjonowania Unii Europejskiej w znaczeniu państw, które do Unii przystąpiły, jest polityka nic o nas bez nas. Czyli jeżeli my nie będziemy uczestniczyć w tych wyborach, no to pozwalamy sobie na to, że pewne decyzje są podejmowane poza naszym naszymi. Głowami. A jak zatem e, przekonywać, czy jak skutecznie e, przekonywać, do tego, że te wybory mają znaczenie, nasz głos ma znaczenie, jak skutecznie mobilizować e, młodych, także ludzi, do tego, żeby e, w przypadku Polski 9 czerwca e, poszli do urn, zagłosowali? Są od tego specjaliści. My mamy na Katolickim Uniwersytecie Lupelskim doskonałą grupę do spraw komunikacji, informacji i promocji, więc myślę, że to jakby już w gestii państwa, jak tą strategię opracować. Ta strategia już została przedstawiona przed, e, oczywiście mówię to. Z ukłonem w stronę naszego, naszej Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji, ale też ekspertów, którzy jakby znają się na temacie. Mamy mnóstwo wykładowców. Wśród naszych pracowników są również moi koledzy, którzy są członkami Team Europe Direct, czyli takiego zespołu doradczego ekspertów przy przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, co oznacza, że my też jesteśmy wykorzystywani do kampanii ogólnopolskiej, europejskiej, wypowiadając się na różne obszary działania Unii. To na pewno zwiększy, czy potencjalnie mamy nadzieję zwiększenia frekwencji poprzez samą wiedzę, tak, przekazywanie tej wiedzy na temat integracji europejskiej, funkcjonowania instytucji. W programie mamy wiele też konferencji, to nie są tylko konferencje naukowe, ale też konferencje z udziałem studentów i takie konferencje już się odbyły na naszym Uniwersytecie, gdzie zapraszano zarówno byłych eurodeputowanych, jak i ludzi młodych, tak zwanych też ambasadorów Unii Europejskiej z całego, z całej Europy i takie działania na KUL już były podejmowane, jakby jeszcze przed podpisaniem tej umowy. Więc my, jakby naturalnie prowadzimy działania informacyjne. Myślę, że bardzo dużą rolę oprócz właśnie tych wypowiedzi osób, które no, zajmują się Unią Europejską, integracją, to jest jakby świadectwo też ludzi młodych, którzy wyjeżdżali w ramach programów Erasmus, korzystali z mobilności, korzystali no, z tego wszystkiego, co Unia Europejska niesie. Europejczykom, bo m, oczywiście mówimy o korzyściach dla Polski, pewnie y, o tym jeszcze porozmawiamy. D no. 1 maja obchodziliśmy 20-lecie, rocznicę 20-lecia wejścia, to wstąpienie do Unii Europejskiej. Wiele podsumowań, wiele dyskusji. Y, to na pewno też y, przynajmniej mam taką nadzieję, da y, jakiś taki asum do tego, że ludzie y, jakby cofną się do tego czasu sprzed naszego członkostwa w Unii. Ja akurat jestem z tego pokolenia, gdzie Byłam studentką i rzeczywiście się mocno zaangażowałam w tą kampanię, wiedząc, że daje mi to naprawdę duże możliwości, więc. A no właśnie, pani profesor Katolicki Uniwersytet Lubelski, też, który jest częścią ogólne, ogólnie środowiska naukowego, też doświadczył tych, tych zmian. On, one cały czas też trwają, co zyskał. Jak zmienił się Katolicki Uniwersytet Lubelski y, za czasów już tej akcesji, mm -hmm. w tych, mm -hmm. ciągu tych 20 lat. No, ja tu muszę powiedzieć, że też z perspektywy y, bycia częścią y, władz Uniwersytetu, no, te zmiany y, są naprawdę y, ogromne. Przede wszystkim staliśmy się y, częścią tego między, tej międzynarodowej edukacji uniwersyteckiej, więc tu trzeba powiedzieć, że poszerzyły się nasze horyzonty umiędzynarodowienia zarówno w obszarze edukacji, w obszarze badań, ale też w obszarze mobilności, co jest bardzo istotne, że dotyczy całego szkolnictwa wyższego, ale też edukacji w, na poziomie niższym, czyli szkół, zarówno podstawowych, ale przede wszystkim liceów, ponieważ staliśmy się członkiem europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej. Co to oznacza? Oznacza, że możemy i uczestniczymy, czy aktywnie partycypujemy w, we wszystkich możliwościach, grantodawczych, które oferuje nam Unia Europejska. Mam tu na myśli no, przede wszystkim znany młodzieży, jak i naukowcom program Erasmus+. I pamiętajmy, że Erasmus+, to nie są tylko mobilności, ale, czyli tak zwana akcja pierwsza, ale też akcja druga, czyli partnerstwa strategiczne z uniwersytetami na poziomie wspólnie prowadzonych badań. Czyli ta, to hasło Unii Europejskiej, uwspólnotowienia, czy tej wspólnoty, przekłada się również na obszar badawczy, Dydaktyczny i, yy, i naukowy. Katolicki Uniwersytet Lubelski od samego początku, oczywiście, uczestniczy jako jednostka. Edukacji wyższej w tych działaniach, ponieważ zarówno korzystamy ze wszystkich możliwych programów w postaci aplikowania do nich, bo też pamiętajmy, że nic nam nie jest dane z samej zasady, tylko są to również konkursy, podobnie jak konkursy ze środków budżetu państwa, więc jest to pewien, pewne wsparcie budżetu państwa w ramach aplikowania o fundusze europejskie. I naprawdę dają one szerokie możliwości dzielenia się doświadczeniami, dzielenia się badaniami naukowymi, ale przede wszystkim też powiedziałabym takiego docenienia i dowartościowania naukowców w Polsce, żeby te badania pokazywać, a w zasadzie chwalić się i często być liderem zespołów badawczych w aplikowaniu ośrodki z Unii Europejskiej. Drugi element to studenci, tak? Studenci szerokie horyzonty. Ja wspomniałam, że jeszcze jestem pokolenia Sokratesa, gdzie pierwsze programy przed <grywanie> wstąpieniem do Unii tak. Europejskiej były takie na poziomie przejściowym, żeby dofinansować też możliwości jakby wejścia w tą e, wspólnotę europejską e, dla państw kandydujących. Ale rzeczywiście e, nasz uniwersytet bardzo, bardzo szeroko korzysta z programów e, Erasmus+, plus, nie tylko na poziomie studentów. I tu studentów oczywiście Zachęcam do tego, żeby, żeby wyjeżdżali, odważyli się, bo to są nie tylko. To nie jest tylko jakby podnoszenie waszych umiejętności związanych z kształceniem, ale też umiejętności międzykulturowe o językowych nie wspominając, bo czasami nie mamy odwagi mówić w języku angielskim tu w Polsce, ale wyjeżdżając tam musimy. naprawdę, po pierwsze musimy, a po drugie chyba, ja też mówię ze swojego doświadczenia, jakby pozbywamy się kompleksów, tak, że nie jesteśmy native'ami, jeśli chodzi o język angielski, natomiast jakby to otwarcie się, bo przecież są tam i Hiszpanie, i Włosi, oni też mają swoje naleciałości językowe, i naprawdę jest to taka ogromna możliwość, żeby, żeby też no, jakby poczuć, że jesteśmy w tej pierwszej, pierwszej lidze i wcale nie musimy się wstydzić, wręcz przeciwnie, bo naprawdę jesteśmy świetnie wyedukowani. Istotne jest to, że nie tylko kadra naukowa może korzystać z, z programów europejskich, z funduszy europejskich na wyjazdy mobilnościowe, ale są to też wyjazdy szkoleniowe na poziomie uniwersytetu dla kadry administracyjnej, pracowników administracyjnych na różnego Rodzaju szkolenia na poziomie bilateralnym, wyjazdy do podobnych jednostek, tak, w, 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 zarówno na uniwersytetach, jak i w instytutach badawczych, gdzie można też poznać pracę, doszkolić się, zobaczyć jak to wygląda, pewne rzeczy usprawnić, nie, nie tylko na poziomie centralnym, ale też na poziomie danego biura. Także naprawdę korzyści, mogłabym mówić wiele. Korzyści, korzyści 20, 20 członkostwa Polski w Unii Europejskiej, także tego środowiska y, uniwersyteckiego, jest oczywiście bardzo. Dużo, ale wracając jeszcze Pani Profesor do y, tych czerwcowych y, wyborów mm -hmm. do Parlamentu Europejskiego, bo y, one, kampania, która trwa, która się toczy, ona też y, to, to pokazuje, że bez wątpienia y, są kolejne nowe wyzwania, który, przed którymi stoi Unia Europejska, no, docelowo też przyszły Parlament Europejski. No właśnie, jakie są kluczowe, mm. zdaniem pani profesor, też jako politologa mm. i, i, i pytam i, i eksperta Team Europe, właśnie, co przed Unią Europejską, jakie te najważniejsze wyzwania, mm. pani zdaniem, należałoby wymienić? Priorytetem jest bezpieczeństwo. Priorytetem jest bezpieczeństwo, biorąc szczególnie pod uwagę, że Unia Europejska w swojej historii była na początku wspólnotą gospodarczą, tak, która no, rzeczywiście jakby jednym z jej największych osiągnięć jest to, że przez ponad te 70 lat jesteśmy tym, i to jest bardzo często t, pewna tautologia powtarzana w kółko, że jesteśmy tym obszarem pokoju, stabilności, że na terenie Unii Europejskiej żadnego konfliktu otwartego nie było. Natomiast no nie ma tych narzędzi, które odpowiadałoby w pełni za niezależną, suwerenną politykę obronną. Nie ma no, na tyle sprawnej, silnej i dofinansowanej armii, ani uzbrojenia, która mogłaby chociaż wcale to nie jest celem zastąpić, a, w, a celem jest uzupełnienie NATO, czyli Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast wyzwania, bo zaczęłam od bezpieczeństwa, więc chciałam też wytłumaczyć, że Unia no, nie ma takich narzędzi, które zapewniłyby no, w pełni nam gwarancję Zapewnienia pokoju. Chociaż te, ale te dyskusje by... już się toczą. Tak, tak, tak? dyskusje się toczą, mhm. ponieważ na ostatnim akurat kongresie ekonomicznym w Katowicach, europejskim kongresie podczas wizyty przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen padła padło y, deklaracja, y, że zostanie poszerzone grono o komisarzy, o kolejnego komisarza y, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Więc bezpieczeństwo, na pewno, stabilizacja. Y, kolejne, no to przede wszystkim y, no, nie nie chcę powiedzieć zielony ład, bo to jakby się też kojarzy pejoratywnie, ale na pewno zmiany klimatyczne, z czym się wiąże również bezpieczeństwo energetyczne, czyli wszystko to, co ma doprowadzić przede wszystkim do zapewnienia, no mówi się hasłowo, sprawiedliwej transformacji energetycznej, ale wiemy dobrze, że też jest specyfika państw i wyzwania, które z państwami stoją związane chociażby z tak zwaną zdolnością energetyczną, też są różne, natomiast na pewno jest to kolejne, kolejne wyzwanie. Jeżeli mówimy z perspektywy Polski, to na pewno udział w odbudowie Ukrainy. Tych wyzwań z bezpieczeństwem jest wiele i one dominują. Różnego rodzaju bezpieczeństwem, bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie chociażby migracyjnym czy tym demograficznym, no to zaraz nam się pojawia kwestia bezpieczeństwa związanego z bezpieczeństwem wewnętrznym. Czyli mamy jakby problem uchodźstwa, uchodźczy i jakby rozwiązanie systemowe, tak, wspólnotowe na poziomie Unii, co też nie też. jest takie oczywiste, bo też jakby. I nowe, kolejny nowe, temat wywołuje. Tak. Uje, prawda, Sięganie tak. do tego, co się działo niedawno. Ale myślę, że tym wyzwaniem będzie też rozszerzenie, czyli no, Polska akurat, tak jak wspomniałam o Partnerstwie Wschodnim, zawsze promowała bliską współpracę, partnerstwo strategiczne wręcz z państwami Europy Wschodniej. Mam to na myśli przede wszystkim Ukrainę jako tego największego naszego najbliższego sąsiada. Natomiast rozszerzenie, zarówno o państwa Europy Wschodniej, te, które oczywiście spełnią kryteria kopenhaskie, ale też o państwa Bałkanów Zachodnich, bo przecież to one jako pierwsze m, częściowo spełniły kryteria i już w tej kolejce do członkostwa stoją, m, stoją dość długo. Takim kolejnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest, są wybory w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jak wiemy... Od m, nich na, ten, na pewno będą zależały te relacje i też pozycja Unii Europejskiej. Zdecydowanie. W, w kto relacjach... zostanie prezydentem i jaką będzie miał optykę, czy na Europę, czy na Azję, bo to jakby już też jest pewna... Wyzwań bez wątpienia bardzo dużo. Przed tymi wyzwaniami stanie oczywiście już nowy parlament wybrany w czerwcowych wyborach. No więc pytanie trochę właśnie o ten, ten, ten ogląd politologiczny. Czy Parlament Europejski zmieni oblicze i czego się należy spodziewać po tych wyborach i ich wyniku? No, co pięć lat z tym problemem się borykamy, <gry> wyzwaniem, tak, ale to też jest pewien problem kształtu takiego ideowego, ideologicznego w Parlamencie Europejskim. No, już te ostatnie dziesięć lat to rzeczywiście obudzenie się sił populistycznych, a mówiąc wprost, to sił skrajnie prawicowych i eurosceptycznych. Układ Sił w Parlamencie Europejskim, tylko tak przypomnę, to rzeczywiście wygląda następująco, że do tej pory mieliśmy siedem, 700 w tych wyborach lata 2019-2024 705 deputowanych z 27 państw członkowskich. Polska, przypomnę, to było 52 posłów. Natomiast decyzją ostatnią Rady Europejskiej zwiększono o 15 posłów. Jak to się rozkłada, jeśli chodzi o tak zwane ugrupowania? One nie stanowią reprezentacji krajową, tylko właśnie tą ponadnarodową 27 państw. Do tej pory największą partią byli ludowcy, czyli europejska. IPP, tak, Europejska Partia Ludowa, która wraz no, z tak zwanym ALDE, czyli Postępowym Sojuszem Socjalistów i Demokratów, mieli najwięcej miejsc. Natomiast ta tendencja wzrostu sił populistycznych, no, bardziej prawicowych, powiedziałabym konserwatywnych, już przez kolejne wybory była zwiększana. Wręcz pojawiły się obawy, że no, oni zdominują. No, teraz no, nie przewiduje się, tak jak wspomniałam, tę politykę, bo to są. To ostatnie badania sondażowe jakiejś wielkiej y, rewolucji. Natomiast mogą stać się trzecim, znaczy są już w tym momencie trzecim co do wielkości ugrupowaniem. Przypomnę, że są to europejscy konserwatyści i reformatorzy. Tuż za nimi Tożsamość i Demokracja to jest skrajnie prawicowa y, partia europejska, gdzie dużą popularność ma przede wszystkim y, y, AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec. Myślę, że ta tendencja zwiększania się ugrupowań prawicowych, eurosceptycznych. No, widzimy, co się dzieje też na ulicach w Polsce, w Europie. Związane jest to z Zielonym Ładem, prawda? No, co chwilę wychodzą jakieś wyzwania i protesty związane z ogólnoeuropejską polityką. Natomiast ja myślę, że w tym ogólnym bilansie, tak naprawdę to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli korzyści, które wynikają dla Europy, dla Polski, dla państw, społeczeństwa, studentów, Uczelni, edukacji, nauki, ale też kultury, już nie wspomnę o przemieszczaniu się przez granicę, to, to już jest też pewne utarte hasła. Także tendencja idzie też w kierunku, bo wspomniałam o Zielonym Ładzie, zmniejszenia się reprezentacji zielonych, czyli tak zwanych Greensów, którzy w poprzedniej kadencji naprawdę zdobyli dość pokaźną liczbę głosów. Na ostatnim miejscu już ta tendencja jest przez parę lat, jest lewica. I tak to się utrzyma. Ja myślę, że w dalszym w dalszym ciągu IPP będzie miało najwięcej reprezentantów, ale ta partia Sojuszu Socjalistów i Demokratów, myślę, że utrzyma się też na tej pozycji, więc na trzecim miejscu będą te partie skrajnie prawicowe. Każde wybory na poziomie europejskim, czy to wybory, tak jak pamiętamy, prezydenckie, czy w Stanach, czy w Polsce, czy w innych państwach, powodują pewne wyzwania związane z dezinformacją, tak, i działaniami hybrydowymi ze strony no, tego największego obecnie mm, agresora w naszym regionie ze strony Rosji i te wydarzenia, które miały miejsce, to wszyscy stoją tutaj już jakby w gotowości, e, czy związane z podpaleniami i tak w Polsce to no jakby tą serią, która jest niepokojąca, jakby oczywiście tu nie wyrokuje, ale, ale, ale zbliżają się wybory, tak. więc jakby ta tendencja, że coś się dzieje, że zaczyna się jakieś zamieszanie, które może spowodować też utrudnienia, a wręcz wpływanie na decyzje wyborców, zaczyna być też stałą tendencją przy wszystkich Wyborach. 6 i, czerwca i, i, zaczynają się w ogóle wybory na poziomie europejskim. Będziemy na pewno to obserwować. My jesteśmy jako ostatni, bo wybory na poziomie europejskim trwają od 6 do 9 czerwca. No niestety niefortunnie z punktu widzenia Polski, bo tak jak wspomniałam, są to kolejne wybory, ale yy, nie czujmy się zniechęceni tym, ponieważ są to ważne dla nas, yy, ważne dla nas również wybory dla naszej, nie, dla naszej przyszłości, chociażby też dlatego, że każde państwo ma swojego komisarza, tak, więc my jakby mamy tam swoją silną reprezentację i te doświadczenia, jakby jesteśmy jedynym państwem z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, którą miało tylu najwyższych reprezentantów w Unii Europejskiej, Mieliśmy i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego, Jerzego Buzka, i przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli Donalda Tuska. I mieliśmy komisarze, no jakby z samego urzędu są komisarze, natomiast odpowiadaliśmy za, za ważne obszary, czyli w tym momencie za rolnictwo, ale też za politykę regionalną, wtedy, kiedy fundusze europejskie rzeczywiście były też potrzebne. I mamy jedną agencję, mamy jedną instytucję w Warszawie unijną, jest to Frontex. Czyli odpowiedzialną za granice. granicę. Także naprawdę to są nasze wybory, to są nasze wybory. I o tym wa warto e, pamiętać profesor Beata Piskorska, e, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego do Spraw Studentów, Doktorantów i Rozwoju, Ekspert biuro. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To wszystko dzisiaj w programie Kulcast. Cool Zapraszam do śledzenia naszego programu w mediach społecznościowych we wszystkich kanałach komunikacji katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w serwisie Spotify. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do zobaczenia.